wszystkim. Hello! Zaczęło się w niedzielę. Zawieźli nas do Kotliny Kłodzkiej. Wysadzili i kazali płynąć na pontonie. My są Kłodzką, żeby była jasność. Zaczęło padać, byliśmy całe mokre, ale po 4 godzinach już nam to nie przeszkadzało. Siadłyśmy i pojechałyśmy. Druga część była powietrzna. Powietrzna. Zawieźli nas do lasu. Na drzewach porozwieszane były różne przeszkody na wysokościach. Tak bym to streściła. Co po niektóre mają, no, chociaż mam nadzieję, że już nie mają tego lęku wysokości. Wyzbyły się oczywiście już tego, no, taką mam nadzieję. Naprawdę było ciężko, strasznie, ale bardzo ciekawie i śmiesznie przy okazji. I wszystkie zjechałyśmy najdłuższą tyrolką w tej części Europy. 430 metrów. Na wysokości, to była długość oczywiście, na wysokości 60 metrów nad ziemią. Nad poziomem morza. Nad poziomem morza. Przeżycie niesamowite. No, można porównać niemalże ze skokiem ze spadochronem. Dla niektórych. To była niedziela. To była co? Poniedziałek jeździliśmy na rowerze. Na rowerze. To było, dopiero było. W rowerze górskim. Najgorszy był siodełka. Że niby przewodnik pomylił się, że niby pomylił trasę, ale to jednak było wszystko celowe, jak się potem okazało, tak właśnie podejrzewałyśmy. Generalnie hardkorowo, tak. I najśmieszniej było wczoraj, jak nas podzielili na... Na trzy grupy. Ponieważ dojechali nasi panowie, w sensie nasz staw trenerski, trenersko-prezesowsko-leczniczy. Podzielili nas na trzy grupy i miałyśmy grę strategiczną. Strategiczną, tak. Żółci, niebiescy, zieloni. I robiłyśmy różne fajne rzeczy. Zadania. Dużo by opowiadać chyba. Musielibyście zobaczyć nas na żywo. Facebooku. Na żywo to wiadomo, że na żywo byłoby najlepiej, ale mamy ponagrywane filmiki, zdjęcia. Myślę, że to wrzucimy na Facebooka, bądź nie wiem, jaka to będzie decyzja odnośnie niektórych filmików. Ale myślę, że na pewno będzie można nas zobaczyć i się pośmiać po prostu. Tak, czekajcie na zdjęcia z naszych wypraw. Eskapad. Pozdrawiamy. Pa, pa.